Przedszkole publiczne w Kościelcu funkcjonuje od 3 lat w nowo wybudowanym budynku przylegającym do szkoły podstawowej. To tutaj 3 lata temu zaczęło swą edukację 125 przedszkolaków. Jak obiekt funkcjonuje dzisiaj? Posłuchajmy. 125 dzieci rozpoczęło swoją przygodę z przedszkolem. To tutaj właśnie wszyscy dbamy o to, aby dzieci prawidłowo się rozwijały, żeby odpowiednio miały udzieloną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, żeby czuły się po prostu bezpiecznie. Ponieważ pandemia ograniczyła nam dostęp rodziców do zwiedzania i oglądania przedszkola, dlatego dziś Państwa chcę zaprosić na wirtualny spacer. Zapraszam. Zaproszenie przyjęte, więc zapraszamy rodziców, dziadków, jak i wszystkich Państwa na wizytę u przedszkolaków. No, uwaga. I teraz będziemy grać w gadę się na szkację. Super.
na terenie przedszkola istnieje bogaty w zieleń ogród i plac zabaw. Cały teren jest ogrodzony. Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe. 5 słonecznych sal zajęć z łazienkami, salę zajęć ruchowych, szatnię i pracownię logopedyczną. Sale wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne. Sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiadają najnowszym wymaganiom pedagogiki oraz zasadom prozdrowotnym stawianym przed nowoczesną placówką wychowania przedszkolnego. Ze 125 dzieci pracuje 7 nauczycielek, logopeda, pedagog oraz 5 oddanych dzieciom pracownic obsługi. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym i porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci, zabawy konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem i prowadzenie pracy wyrównawczej. Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach od 7 do 16 oraz 1 miesiąc w czasie wakacji.